Jak samopoczucie na kadrze? Z kim najlepszy masz kontakt z chłopaków z reprezentacji? To znaczy, mamy tutaj dużą grupę chłopaków z kadry U21, a jest nas chyba sześciu, a więc normalne, że jak ci najmłodsi zjeżdżają się na dorosłą kadrę, to trzymamy się wszyscy razem. A jak twoje kontakty z Tomkiem Puszczakiem? Znacie się z Anglii? Jakoś spotykacie się? Nie, spotkaliśmy się tylko kiedyś przy okazji kadry przed Euro 2008. W Anglii nie trzymamy tak naprawdę ze sobą, też nie utrzymujemy kontaktów, ale kiedy przyjeżdżamy na kadrę teraz, to mamy bardzo dobry kontakt. Tomek jako ten bardziej doświadczony bardzo mi pomaga, także wszystko jest okej. Okay. Jak ojciec zareagował na powołanie? Ojciec mi powiedział w ogóle o powołaniu, a ja się od ojca dowiedziałem, a dumny na pewno i szczęśliwy, a pewnie trochę zazdrości, że jego czas już minął. Dzisiaj, kiedy na treningu puściłeś bodajże 3-4 piłki z rzędu, ojciec powiedział takie zdanie, że kurde, pęknął. Nie pęknął, bo on się zawsze przyczepia. Ciężkie warunki tu są bardzo dobre, nie da się wybić, bo boisko jest po prostu w żenującym stanie i ciężko w ogóle i mi i Tomkowi narzekaliśmy bardzo, że nie da się wybić, ale trudno, zdarza się, że sami się puszcza takie bramki. Co ci powiedział trener Smuda, kiedy dostałeś powołanie, jaka jest twoja rola tutaj w kadrze? To znaczy, trener Smuda mi nie musi mówić, jaka jest moja rola. Ja chcę po prostu jak najszybciej zbudować sobie jakąś poważną pozycję w tej reprezentacji, żeby już na Euro 2012 walczyć o bluzę z numerem 1.